Szczęść Boże, Ewelina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Po niespodziewanych przerwach, dyskusjach w PSL i koalicji Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności dla ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza. Koalicja obroniła także rząd, odrzucając wniosek Prawa i Sprawiedliwości o konstruktywne wotum nieufności wobec gabinetu Donalda Tuska. W Sejmie już dawno nie było tak nerwowo. Głosowanie nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza wywołało trzęsienie ziemi w koalicji. Kluczowe dla losów ministra były głosy PSL, ale wśród posłów wybuchło ogromne zamieszanie po wczorajszej akcji CBA, które weszło do biur oraz mieszkań szefa Klubu Ludowców Jana Burego. Być może te daty nie są przypadkowe, może są przypadkowe. Myślę, że jest wiele wątpliwości. Państwo też je macie zapewne. Poseł Eugeniusz Kłopotek idzie o krok dalej. Działanie po to, żeby zmiękczyć PSL. Nie uda się. Polskie Stronnictwo Ludowe już wcześniej zapowiadało, że klub zagłosuje przeciw odwołaniu Sienkiewicza i będzie obowiązywała dyscyplina. Nie wszystkim to się jednak spodobało. Waldemar Pawlak poprosił o przerwę, podczas której zebrał się klub PSL. Po spotkaniu politycy nie byli rozmowni. Mamy głosowanie już. Na mównicę wszedł prezes PSL Janusz Piechociński, który zażądał wyjaśnień w sprawie działań CBA. Wnioskuję, aby w najbliższym porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu wprowadzić informację premiera Rady Ministrów i prokuratora generalnego w tej sprawie. Szef PSL wnioskował także o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia sejmowej speckomisji. Po chwili wystąpił Waldemar Pawlak z dalej idącym wnioskiem o przerwę w obradach do 22 lipca. Były prezes PSL chciał, by do tego czasu prokurator generalny i premier przedstawili informacje, czy są poważne zarzuty wobec posła Burego. Czy nie należy tego wyjaśnić, aby głosowanie nie odbywało się pod zastraszeniem, pod swego rodzaju szantażem? Powinno na tym zależeć i koalicji, i opozycji. Panu premierowi chyba nie zależy na tym, żeby minister się utrzymał głosami posłów, którzy są zastraszani. Marszałek Ewa Kopacz ogłosiła kolejną przerwę. To jest poważny problem, dlatego stąd rozmowa. Mariusz Kamiński z PiS nie ma wątpliwości. To wywieranie presji na polityków PSL i to w sposób niezwykle brutalny. Premier jednocześnie wysyła pana ministra Sienkiewicza na spotkanie z klubem PSL-u, u którego szefa przeprowadza się w domu, w biurze poselskim, prawda, i w pokoju w Sejmie rewizję, mimo tego, że nie są ustawione zarzuty. Jak to interpretować? Z wniosku Pawlaka nie był zadowolony prezes Piechociński. Nie zagram w żadnych scenariuszach, w których będę pogłębiał szwank interesu państwa. W tle całej sprawy ożyły dawne animozje obu polityków, którzy rywalizowali o przywództwo w partii. Nie brak jednak głosów, że ze strony PSL to tylko polityczna gra. Tak uważa Bartosz Kownacki. Jest to gra PSL-u. Być może poczuli się nieco zagrożeni tym, że dziś pan poseł Bury, pan premier Pawlak mówi o tym, że mogą być następni, więc to jest ciekawe, kto będzie następny. Problem z koalicjantem rozwiązał premier Donald Tusk, który w czasie przerwy pojawił się na kolejnym posiedzeniu klubu PSL. Efektem rozmów był wynik głosowania nad wnioskiem Waldemara Pawlaka. Wniosek został odrzucony. Potem poszło już gładko. Wniosek o wotum nieufności wobec ministra Bartłomieja Sienkiewicza także upadł. Za odwołaniem szefa MSW głosowało 213 posłów. Przeciwko było 235. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Waldemar Pawlak z PSL. Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności ministrowi spraw wewnętrznych panu Bartłomiejowi Sienkiewiczowi. Koalicja obroniła także rząd Donalda Tuska. Konstruktywne wotum nieufności zostało odrzucone. Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów. Profesor Piotr Gliński, kandydat na premiera rządu technicznego, nie czuje się wykorzystany przez Prawo i Sprawiedliwość, co podczas debaty zarzuca mu premier Tusk. Jeżeli poproszono mnie o uczestnictwo w takiej istotnej misji konstytucyjnej, to się na to zgodziłem i w tym sensie, żeby zaprotestować moralnie, ale także, żeby pobudzić mechanizmy demokratyczne w Polsce. Głosowanie skomentował także prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak bardzo prawdziwe było użyte przeze mnie sformułowanie, użyte w trakcie wystąpienia w dyskusji nad wnioskiem o wotum nieufności, że to wszystko jest zlepione brudem. Prawo i Sprawiedliwość złoży w przyszłym tygodniu tak zwany pakiet demokratyczny. Będzie w nim postulować m.in. zniesienie służbowych kart dla ministrów.
Prokuratura nie działa według kalendarza prac Sejmu. Śledczy bronią się przed zarzutem politycznego kontekstu przeszukań w biurze szefa klubu PSL Jana Burego. Wspólna akcja prokuratury i agentów CBA to konsekwencja podejrzenia płatnej protekcji w Ministerstwie Infrastruktury. W tle pojawia się jednak pytanie o związek tej sprawy z aferą podsłuchową. Od początku afery taśmowej część ludowców nie kryło wątpliwości, czy Bartłomiej Sienkiewicz, skompromitowany ujawnionymi nagraniami, nadal powinien być członkiem rządu. Nic dziwnego, że zbieżność głosowania nad wotum nieufności dla niego i przeszukania w biurach szefa klubu PSL wzbudziły co najmniej zdziwienie. Prokuratura stanowczo zaprzecza. Prokuratorzy nie kierują się, planując czynności, wykonując te czynności, bieżącym kalendarzem wydarzeń politycznych w kraju. Na celowniku śledczych znalazło się dwóch biznesmenów z branży paliwowej z Leżajska. Przedstawiono im zarzuty płatnej protekcji, czyli powoływania się na wpływy w resorcie infrastruktury w zamian za korzyść majątkową lub osobistą, mówi Zbigniew Jaskulski, rzecznik prokuratury apelacyjnej w Warszawie. Przedstawiono im zarzuty z artykułu 230a paragraf 1 kodeksu karnego i w stosunku do tych podejrzanych prokuratorzy zastosowali nieizolacyjne środki zapobiegawcze, zwalniają ich z późnym popołudniem czy wieczorem w piątek 4 lipca do domu. Równolegle przeszukano gabinet pochodzącego z Podkarpacia wiceministra infrastruktury Zbigniewa Rynasiewicza z PO. Czy doszło do wręczenia komukolwiek łapówki i w jakiej kwocie, tego nie chce ujawnić ani prokuratura, ani CBA. Rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego Jacek Dobrzyński potwierdza jedynie, że funkcjonariusze dokonywali przeszukań kilku miejsc i zabezpieczyli tam dokumenty. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zebrali informacje, które świadczą o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Te wszystkie informacje zostały przekazane do prokuratury. Prokuratura to oceniła i wszczęła na podstawie materiałów własnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego śledztwo w tej sprawie. Co do sprawy zatrzymanych ma poseł Jan Bury, szef klubu PSL, nie wypiera się znajomości z biznesmenami. Wiem, co to są za biznesmeni, czy jednego znam przynajmniej ten pan. Jeden z nich jest właścicielem dużej firmy od lat około 30, więc jest osobą dość znaną, to jest duża firma na Podkarpaciu. Ewentualne związki Burego z zatrzymanymi miały wyjaśnić wczorajsze przeszukania jego pokoju w hotelu poselskim oraz biura w Rzeszowie. Poseł zaprzecza jednak, by ostatnio miał z biznesmenami kontakt. W ostatnich latach pewnie dwóch, trzech nie miałem kontaktu. Wcześniej czasem na spotkaniach różnych. Oprócz pokoi Burego agenci przeszukali też 15 miejsc na terenie kraju. W tej chwili trwa analiza zgromadzonego zabezpieczonego materiału dowodowego, w tym dokumentu. Jednym z miejsc, do których weszli agenci CBA, jest gabinet szefowej rzeszowskiej prokuratury apelacyjnej. Prokurator Anna Chabało została zawieszona w czynnościach, informuje prokurator Maciej Kujawski z prokuratury generalnej. Prokurator generalny podjął decyzję o tym, że zostanie ona zawieszona w wykonywaniu czynności do czasu wyjaśnienia tej sprawy, także poprzez postępowanie wyjaśniające, które zostało wszczęte przez rzecznika dyscyplinarnego prokuratury generalnej. Sprawa według śledczych ma charakter rozwojowy. Pytanie, które krąży w sejmowych kuluarach, a być może i na ministerialnych korytarzach, dotyczy tego, co łączy posła Jana Burego z aferą podsłuchową. Ta również ma charakter rozwojowy. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry i Polska Razem Jarosława Gowina łączą swe siły. Od teraz nie dwa kluby, a jeden i to pod nazwą Sprawiedliwa Polska. Klub, na czele którego stanie Jarosław Gowin, będzie liczył 15 posłów. A jutro z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości o godzinie 12 w Auli Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbędzie się konwencja zjednoczeniowa organizacji i środowisk patriotycznych. Prokuratura przejmuje szczątki ludzkie wydobyte podczas ekshumacji prowadzonej przez Instytut Pamięci Narodowej na cmentarzu w Warszawie przy ulicy Wałbrzyskiej. Wszczyna także śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci czterech osób, których szczątki wydobyli archeolodzy z grobowych jam. To pierwszy taki przypadek, odkąd IPN rozpoczął poszukiwanie miejsc pochówków ofiar komunistycznego terroru. Cmentarz przy ulicy Wałbrzyskiej to obok Łączki na Powązkach kolejne miejsce w Warszawie, w którym komunistyczni oprawcy potajemnie grzebali swoje ofiary, żołnierzy podziemia niepodległościowego.
Wczoraj po południu ekipa archeologów z IPN zakończyła tam pierwszy etap prac poszukiwawczych, w trakcie którego odnaleziono szczątki 23 osób. Szczątki czterech z nich zostały podjęte, ale ku zaskoczeniu pracowników instytutu wczoraj na cmentarzu pojawił się w asyście policji prokurator i zażądał wydania ludzkich szczątków. Przesłuchany został profesor Krzysztof Szwagrzyk, pełnomocnik prezesa IPN do spraw poszukiwań nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci osób, których szczątki zabezpieczono. Dlaczego tak się stało, to wyjaśnia komunikat IPN. Wynika z niego, że Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, której prokuratorzy kilka dni temu zapoznali się na miejscu ze stanem prac archeologicznych, uznała, że na obecnym etapie brak jest wystarczających przesłanek do podjęcia czynności pionu śledczego IPN. Dlatego o odnalezieniu ludzkich szczątków powiadomiono prokuraturę powszechną, która wszczęła śledztwo. A gościem Polskiego Punktu Widzenia będzie dziś profesor Krzysztof Szwagrzyk, pełnomocnik prezesa IPN do spraw poszukiwań nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego. Muzyka. 11 lipca w całej Polsce jest obchodzony jako Dzień Pamięci Męczeństwa Kresowian. 71 lat temu w około 100 polskich wsiach na Wołyniu ukraińscy nacjonaliści rozpoczęli ludobójstwo Polaków. Dla Polaków mieszkających w blisko 100 miejscowościach na Wołyniu 11 lipca 1943 roku był krwawą niedzielą. Miałam wtedy 9 lat, więc doskonale pamiętam, jak wieś została podpalona z czterech stron równocześnie. Płonęły wszystkie zabudowania, bydło ryczące, którego nie zdążono wypuścić. Ukraińska powstańcza armia z hasłami na ustach "Śmierć Lachom" rozpoczyna i prowadzi skoordynowaną, planowaną eksterminację polskiej ludności. Nie oszczędzają nikogo. W bestialski sposób masowo mordują całe rodziny. Giną kobiety, mężczyźni i dzieci. Koło 11 strzały, huk, ryk zwierząt, świń, pik, coś niesamowitego. Patrzymy się przez okno, a tutaj widzimy, że już palą się domy. Cel był tylko jeden. Możliwe jak najszybsze wymordowanie wszystkich Polaków na Wołyniu, w Galicji Wschodniej i na innych terenach. Przez okres od 1939 roku do 1947, praktycznie do zakończenia operacji Wisła, organizacje UNOSKO-banderowskie zamordowały ponad 200 tysięcy bezbronnej ludności polskiej. Szczególnie dotyczy to ludności wiejskiej. Przez lata pamięć o tym dniu i bestialskiej zbrodni była zakłamywana. Władzom komunistycznym zależało na wymazaniu jej z historii. Tymczasem prawda o ludobójstwie na Kresach Wschodnich powinna być, jak zauważa dr Tadeusz Samborski, ważnym elementem tożsamości narodowej. Prawda jest fundamentem, na którym można budować stosunki między różnymi narodami. Prawda w wymiarze indywidualnym, czyli w relacjach człowiek z człowiekiem, ale również prawda w relacjach naród z narodem i państwo z państwem. Jeśli podzielamy i popieramy ukraińskie aspiracje do wspólnoty europejskiej, to chyba mamy też moralne prawo powiedzieć im, że powinni z piedestałów zdjąć takie postacie jak Bandera, Szuchiewicz czy Lebiedź, czyli tych, którzy byli autorami ludobójstwa. Innej możliwości budowy sojuszu polsko-ukraińskiego, jak mówi profesor Włodzimierz Osadczy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nie ma. Trwałej strategicznej współpracy, która, prawda, jakżeż jest ważna w kontekście tego, co się dzieje, prawda, na skalę całego świata. I Ukraina stała się widownią, prawda, tego starcia interesów, starcia, prawda, mocarstwowych zakusów i tak dalej, więc innego wyjścia niż wydobycia tej prawdy, stanięcie oblicze wobec tej prawdy, nie ma w stosunkach, nie ma możliwości wybudowania trwałych stosunków polsko-ukraińskich bez powiedzenia tej prawdy i bez uszanowania tej prawdy. Ujawniono nowy dokument w sprawie zbrodni katyńskiej. Może on pomóc w uściśleniu daty decyzji Józefa Stalina o rozstrzelaniu polskich oficerów w 1940 roku. Treść dokumentu ujawniła rosyjska Nowaja Gazeta.
Odnaleziony przez profesor Natalię Lebiediewą w rosyjskim Państwowym Archiwum Historii Społeczno-Politycznej dokument to opatrzony klauzulą ściśle tajny list szefa NKWD Ławrentija Berii i szefa partii komunistycznej na Ukrainie Nikity Chruszczowa do Stalina o wysłaniu na Syberię od 22 do 25 tysięcy członków rodzin Polaków podlegających rozstrzelaniu. Ostateczna wersja listu Berii w sprawie egzekucji oficerów nie ma konkretnej daty, a tylko adnotację o sporządzeniu jej w marcu, co było pretekstem dla prób kwestionowania prawdy historycznej na temat zbrodni katyńskiej. Jednak jest opatrzony takim samym numerem seryjnym, co list z datą 29 lutego 1940 roku. Jako świadczył szef Zarządu Rejestracji Zasobów Archiwalnych Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, potwierdza, że dokumenty pochodzą z tego samego czasu. W ciągu ostatniej doby zginęło 23 ukraińskich żołnierzy, a 93 zostało rannych, informuje ukraińska armia. Zabito 50 separatystów. Z Rosji nadal napływa sprzęt dla dywersantów. Do Ługańska wjechało co najmniej 6 czołgów i 2 wyrzutnie grat. Donieck i Ługańsk to obecnie dwa główne bastiony separatystów. Ukraińska armia jest coraz bliżej stolicy Donbasu. Musimy постійно двигаємося. Posuwamy się do przodu krok po kroku, zacieśniając okrążenie. Osiągamy miejsce koncentracji rebeliantów. Tam sytuacja jest bardzo niespokojna. Tak сказать, неспокойно. Готов до последнего. Jestem gotów walczyć wraz z przyjaciółmi do końca, po to, by moi bliscy i wszyscy inni ludzie mogli bez problemu żyć na tej ziemi. Oczywiście chcę wrócić do domu. Tymczasem separatyści umacniają swoje pozycje w Doniecku i wokół niego. Bronimy naszej ojczyzny i nie chcemy, by przyszli tu niektórzy zachodni ludzie i panowali nad nami. Po prostu nie pozwolimy na to. Jest tu wielu górników, budowlańców, zwykłych ludzi. To nasza ziemia. To jest nasza ziemia. My ich nie ruszamy. To oni tu idą. Chcemy spokojnego życia. Nie chcemy, by nas bombardowali. Dlatego tu jesteśmy. W obawie przed szturmem i walkami z Doniecka uciekają mieszkańcy. Konflikt przynosi kolejne ofiary. Zginęło 23 żołnierzy ukraińskich oraz strażników granicznych. Jeden z pocisków artyleryjskich uderzył w autobus. Ofiary to górnicy. 4 zginęło, a 16 zostało rannych. Na razie nie widać szans na przerwanie ognia. Jak informuje Biały Dom, prezydent Ukrainy Petro Poroszenko w rozmowie z wiceprezydentem USA Joe Bidenem poinformował, że Rosja wielokrotnie odrzucała propozycję Kijowa co do miejsc, gdzie mogłyby się odbyć rozmowy w sprawie zawieszenia broni. I tą informacją kończymy główne wydanie informacji dnia. Dziękuję Państwu za uwagę i ponownie z Państwem spotkam się tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Julita Mirecka. W naszym programie czas na prognozę pogody. Nadchodząca noc w Europie z temperaturą w przedziale od 9 stopni w Moskwie do 21 w Atenach. Jutro w dalszym ciągu słonecznie na Półwyspie Iberyjskim, we Włoszech, a także nad Bałkanami. Burze i dużo deszczu od Francji po Polskę. Ciepło w Hiszpanii, gdzie termometry wskażą około 31 stopni. Natomiast nieco chłodniej w Warszawie i Paryżu i tutaj 22-23 stopnie na plusie. Tak przedstawia się prognoza pogody dla Europy. A już teraz przechodzimy do warunków pogodowych w Polsce. W nocy termometry wskażą przeważnie około 13-16 stopni. Jutro przed południem na wschodzie pochmurno z opadami deszczu i burzami. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane z lokalnymi mgłami. Po południu opady ze wschodu zawitają także do centrum, a termometry wskażą maksymalnie od 20 stopni Celsjusza w Olsztynie i Kielcach do 25-26 na zachodzie. Wiatr przeważnie z północy słaby i umiarkowany. Barometry w stolicy wskażą około 1007 hektopaskali, a ciśnienie będzie się wahać. I na koniec pozostała nam jeszcze prognoza pogody na niedzielę. Zapraszam.
W niedzielę bez większych zmian. Na wschodzie zachmurzenie duże, a na pozostałym obszarze umiarkowane i małe. Na Pomorzu możliwe lokalne mgły. Deszczowo i burzowo początkowo na wschodzie, a po południu również w centrum. Termometry wskażą maksymalnie od 20 stopni na północy, około 22-23 stopni w centrum i na wschodzie, do 26-27 na zachodzie. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. I tymi informacjami kończymy to wydanie prognozy pogody. Wszystkim Państwu dziękuję i życzę dobrej i spokojnej nocy. Z Panem Bogiem.